Teraz zaśpiewamy w miarę możliwości z orkiestrą hymn narodowy i rotę. Serdecznie dziękujemy Orkiestrze Młodzieżowej z Bychawy na czele z panem dyrektorem za dzisiejszą obecność, za to, że swoim graniem uświetniliście naszą wspólną bychawską i uroczystość, ta, która jeszcze teraz trwa. Prosimy pana burmistrza. Szanowni państwo, jesienią 1939 roku, po kampanii wrześniowej, do sowieckiej niewoli dostało się na wschodzie blisko 250 tysięcy żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego. Ci ostatni znaleźli się w specjalnych obozach internowania. Poszli do niewoli, ale liczyli na to, że z wiosną 1940 roku wojna obróci swoje losy i być może znowu będą mogli chwycić za broń, znowu będą mogli walczyć o odzyskanie utraconej wolności, zagarniętej przez faszystowskiego i sowieckiego agresora. Jednak wiosna 1940 roku
nie stała się ich nadzieją. Ich nadzieja zgasła. Decyzją Stalina kilkanaście tysięcy polskich oficerów zostało zgładzonych, między innymi w Lesie Katyńskim. Ten mord nie był mordem przypadkowym. Nie był to ślepy akt terroru, jakich wiele było na terenie naszego sowieckiego sąsiada. Była to zaplanowana eksterminacja oficerów Wojska Polskiego, najlepszych synów ojczyzny, ludzi, którzy byli kręgosłupem naszego społeczeństwa, którzy byli budowniczymi naszego państwa. I właśnie dlatego Stalin postanowił ich zgładzić, bo był to kolejny krok do tego, aby zniszczyć nasz naród. Tak więc ich nadzieja zgasła, ale wierni żołnierskiemu losowi trwali do końca. Zginęli tragiczną, barbarzyńską śmiercią, niegodną oficerów. Ich ofiara jednak nie była daremną. Mimo że kilkadziesiąt lat musieliśmy czekać na ujawnienie prawdy o tym, co tak naprawdę stało się w Lesie Katyńskim i w innych miejscach byłego Związku Sowieckiego, to jednak, tak jak ksiądz wspomniał, prawda w końcu zwyciężyła. W końcu wiemy, jaki był ich los, choć nie wiemy, gdzie wszyscy spoczywają. Uczcijmy pamięć tych, którzy zginęli wtedy. Uczcijmy pamięć tych, którzy dążyli do pomnika katyńskiego, aby złożyć im hołd i również zginęli śmiercią godnego obywatela. Mgła się wysnuje. Zdradziecka ręka fałszywego brata kainowską zbrodnię w serce swe splamiła, jak chód co strzałem lecy zwycięża. Czy strzałem w tył głowy z Polską zwyciężyła? Nie. Bo kiedy padałeś był martwy, twarz swego brakty spojrzałeś łagodnie i całą siłą umierania krzyczałeś. Bóg widzi tą zbrodnię. Kwietniowy ranek budził się do życia, zwiastując wszystkim radość zmartwychwstania. A ty, oficerze, za wolność ojczyzny składałeś swe życie w dramacie konania. I chociaż dzisiaj nasi wschodni bracia wymazać pragną mord ten z kart historii, to w Lesie Katyńskim nad waszą mogiłą koncertują ptaki, przyklękają sosny. Matko Boża Katyńska, Matko Miłosierdzia i Pojednania, w twoje ramiona oddajemy wszystkich zamordowanych na wschodzie. Żywo wiaro, w świętych obcowanie prosimy cię, Matko, przygarnij ich i oddaj twojemu synowi. Matko Bolesna, pocieszaj tych, których serce jeszcze krwawie po stracie najbliższych. Daj łaskę, aby jak najszybciej powstały polskie cmentarze na tych miejscach. Matko Pokoju, daj nam łaskę życia godnego tych, którzy zginęli za ojczyznę, stając się ceną naszej wolności. Uczyń ich fundamentem odrodzenia i pojednania narodu w imię Chrystusa, który miłuje i przebacza. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Tutaj jest ksiądz Sławomir Kubiec. W Katyniu leży jego stryj rodzony, Adam Jakubiec, który tam właśnie jako oficer Wojska Polskiego został zamordowany. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Mgła się snuje nad Golgotą Wschodu. Znowu żniwo śmiertelne tam zbiera. Znowu synom polskiego narodu księga pytań, dlaczego? Otwieram znów, jak niegdyś, z tej samej przyczyny. Tak obficie łzy matki spływają, bo jak ptaki lecące jej syny, śmierci strzałą godzone spadają. Kto, jak Chopin, łzy matki utrwali? Kto profetą jej dziejów się stanie i od plam fałszów dzielnie ocali? Wstańcie, chodźmy, to nasze zadanie. Wigilie, święta miłosierdzia Bożego wchodzą nagły i niespodziewany,
Powołałeś do siebie, Panie Boże Wszechmogący, 96 naszych przyjaciół. Taka była Twoja wola. Trudno nam ją zrozumieć, ale ufamy, że ich tragiczna śmierć stanie się ziarnem rzuconym w żyzno glebę, wydającym duchowe owoce. Nasi przyjaciele kochali Ciebie i naszą ojczyznę. Polecamy więc ich Tobie, tak jak poleca się dusze poległych żołnierzy, którzy służyli dobrej sprawie. A sprawie tej poświęcili wszystko, co posiadali. Przyjmij ich ofiarę. Otwórz dla nich drzwi prowadzące do ojczyzny. A tych, których pozostawili tutaj na ziemi, wspomagaj, stawiając na ich drodze szlachetnych i solidarnych ludzi, otwartych na potrzeby cierpiących i osamotnionych. Spraw, aby na miejsce tych, którzy odeszli, pojawili się nowi, tak samo gorliwi ofiarni. Prosimy Cię o to przez mękę i śmierć naszego Zbawiciela, przez Jego zmartwychwstanie, które jest fundamentem naszej wiary. Panie, Dawco życia i śmierci, miej nas wszystkich w swojej opiece. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Słowo Pani Marta. Witam wszystkich Państwa i pragnę gorąco i serdecznie podziękować wszystkim tu zgromadzonym za ten dar wspólnej modlitwy, za wspólnie oddawany hołd polskim bohaterom i tym, którzy oddali życie w drodze do Katynia, by właśnie tym polskim bohaterom złożyć cześć, oddać cześć. Dziękuję za tę piękną Eucharystię dzisiejszą, za wspaniałą homilię wygłoszoną w Kościele, ale dziękuję także za dzień wczorajszy. Dzień rajdu, choć dla mnie lepszym słowem byłoby słowo pielgrzymka, po miejscach uświęconych krwią żołnierzy wyklętych, po ich mogiłach. Po tych wszystkich miejscach, gdzie niezłomni żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego stawiali opór kolejnemu okupantowi, tym razem komunistycznemu, przyniesionemu tu na sowieckich bagnetach. To była heroiczna walka. Pamiętam takie źródła historyczne, które mówiły, że przeciwko kilkuosobowym patrolom pogotowia akcji specjalnej kierowano siły rzędu 2000 ludzi, milicjantów i funkcjonariuszy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, używając śmigłowców, używając ciężkiego sprzętu przeciwko kilku osobom. Aż tak byli groźni, aż tak byli znienawidzeni. A jednak bardzo długo trwali. W oporze trwali w swojej niezłomnej misji. Prowadziła ich w tej misji matka i syn. Matka i jej zmartwychwstały syn. Ta sama matka, która tu na tym pięknym wizerunku przy pomniku przygarnia do siebie przestrzeloną czaszkę polskiego oficera z Katynia. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, że tu jesteście. Dziękuję Bogu, że mogę być tu również, mogę być razem z Wami. Dziękuję za te wszystkie lata, nie tylko dzisiejszy dzień, otaczania modlitwą naszych bliskich, którzy polegli w drodze do Katynia. Dziękuję za Wasze serce, za Wasze wsparcie, za przeżywanie razem z nami tej żałoby. Nie wytrwalibyśmy chyba naszej drodze, gdybyśmy na niej nie spotykali takich ludzi jak wy. Bardzo serdeczne, gorące Bóg zapłać. Szanowni Państwo, czcigodni księża, powiem tu kawałek wiersza ułożonego przez wymowny wiersz, przez Stanisława Żurka z Połużowic, gdzie była pisana placówka.
przyszedł do Polski sowiecki bolszewik, aby z ojczyzny zrobić nam chlewik. Polski nie i Polski nie będzie. Polaków Rosjanie pozbywali złudzeń, wywożąc ich na Syberię i strzelając w potylice celnie. A nasz kamrad tam na wschodzie kryknie krypko, kryknie no, dawaj bracio, dawaj wsio, wtedy będzie z nami хорошо. W tej wsi po Żobicach zginął żołnierz Rzeszenia Wolność i Niezawisłość, porucznik Stanisław Lis z Konopnicy. Na niego właśnie, tak pani wspominała, na niego nacierało 140 samych kabywistów, 20 ubowców, milicjantów, w sumie około 160. I ten człowiek w stercie się miał, kryjówkę w stercie. I nawet prowadzili działko przeciwpancerne na tego człowieka. To na tego można go było palcami, jak to się mówi. A tak ten zbrodniczy system stosował. I tak się bał. Bał się oddanie władzy, mówi, jak Gomułka mówi, raz zdobyta władzę, więcej nie oddamy. Dziękuję serdecznie, czcigodny księdze. Dziękuję bardzo. Teraz prosimy motocyklistów o umieszczenie tej urny tam, w tym miejscu. Tam jest taki napis. 28 kwietnia 2017 roku została wmurowana ziemia z Katynia, i Smoleńska, przywieziona przez motocyklistę katyńskiego. Umieszczeniu urny w tym kamieniu katyńskim będzie złożenie wieńców, nie wiem, złoży delegacja Komitetu Prawa i Sprawiedliwości z gminy Bychawa. Inno pan burmistrz też w imieniu kto? Pani Marta w imieniu ministerstwa. Pan Adam Skorek w imieniu Polonii Kanadyjskiej. Mariusz Kidej, wojewoda Przemysław Czarnek. I pan w imieniu wojewody Przemysława Czarnka. Wieniec w imieniu represjonowanych w stanie wojennym. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wieńce ku czci pomordowanych oficerów w 2016 roku i tych, którzy zginęli w kwietniu 2010 roku. Bóg zapłaci. Pomódlmy się na zakończenie za ojczyznę. Boże, Ojcze nasz i wszystkich ludzi, błogosław ojczyźnie naszej, szerszej wolności, rozbudzaj poczucie społecznej sprawiedliwości, rozpalaj wzajemnie bratnią miłość i wykorzenie zgubne nałogi. Pomoc Twoja, Boże, niech będzie zawsze z nami, byśmy czyniąc sobie ziemię ojczysto poddano, nie zapomnieli ojczyźnie wiecznej i o więzi stałą z Kością. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, Święta Siostro Faustyno. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, złością osłania, tarczą swej opieki, od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę
Panie. Jeszcze raz, Bóg zapłać, serdeczne dzięki wszystkim, dosłownie wszystkim, którzyście tutaj, nieraz niektórzy z bardzo daleka i z Warszawy, niektórzy jeszcze może gdzieś z dalej, przyjechali do Bychawki, do Bychawy, aby uczcić zarówno oficerów polskich, jak i tych, którzy zginęli w tym samolocie, kto wystartował z Warszawy jako wojskowy, rozbił się już jako cywilny. A więc Bóg zapłać. Wszystkim serdeczne dzięki. Teraz...